Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego piłka podkręcona zakręca w powietrzu, mimo że nie działają na nią żadne widoczne siły? Witam w moim laboratorium i dzisiaj opowiemy sobie o efekcie Magnusa. Zapraszam. Z efektem Magnusa mamy do czynienia wtedy, kiedy jakieś rotujące ciało porusza się w przestrzeni lub jest owiewane przez wiatr. Sam efekt Magnusa jest stosunkowo prostym zjawiskiem, natomiast żeby powiedzieć sobie nieco lepiej o tym, dlaczego on następuje i w jaki sposób działa, zacznijmy od równania Bernoulliego. Równanie Bernoulliego to równanie składające się z trzech części. Jest to równanie energii, które zasadniczo mówi nam o płynie, o poruszającym się płynie tylko tyle, że energia tego płynu jest równa trzem różnym energiom. Jest to suma energii potencjalnej, energii kinetycznej i energii wewnętrznej, czyli tak zwanego ciśnienia. Na potrzeby rozważań efektu Magnusa możemy z tego równania wykreślić jeden człon odpowiedzialny za energię potencjalną. A więc zostaje nam tylko energia kinetyczna i energia wewnętrzna, energia ciśnienia. Jeżeli mamy równanie Bernoulliego w tej formie, w jakiej teraz widzicie, no to musimy sobie powiedzieć, że to równanie jest zawsze spełnione. Czyli jeżeli mamy do czynienia z przepływającym płynem, to energia tego płynu w każdym punkcie musi być sobie równa. A więc wróćmy teraz do naszej piłeczki. Jeżeli mamy naszą rotującą piłeczkę czy inne ciało i jest ona opływana przez jakiś strumień lub też sama porusza się w powietrzu, cieczy albo innym płynie, to zwróćcie uwagę na to, że po jednej stronie piłeczka ta, ten obiekt rotujący, będzie przyspieszał płyn, tak? Mamy przepływ płynu i zgodnie z tym przepływem też piłeczka rotuje, a więc suma prędkości na powierzchni tej piłeczki, prędkości płynu na powierzchni tej piłeczki jest równa prędkości przepływu plus prędkości liniowej w tym punkcie. Natomiast po drugiej stronie ta piłeczka będzie nam zwalniała przepływ płynu. No i co to oznacza? Jeżeli zajrzymy sobie na równanie Bernoulliego, to zwróćcie uwagę na to, że mamy tam energię kinetyczną, zależną od prędkości, i energię wewnętrzną, energię ciśnienia, czyli po prostu ciśnienie. Jeżeli w jakimś miejscu energia kinetyczna się zmienia, to żeby to równanie mogło zachować konstans, czyli być stałe w każdym punkcie, to ciśnienie musi rosnąć, jeżeli energia kinetyczna spada, lub ciśnienie musi maleć, jeżeli energia kinetyczna rośnie. Oznacza to, że w miejscu, w którym piłeczka przyspiesza powietrze, ciśnienie będzie gwałtownie spadać. Natomiast w miejscu, w którym piłeczka zwalnia przepływ powietrza, ciśnienie będzie rosnąć. Można wytłumaczyć to nieco prościej, że ilość płynu, która opływa z jednej i z drugiej strony piłkę, jest taka sama. A więc skoro u góry ilość tych cząsteczek powietrza, powiedzmy, które opływają tą piłkę, te cząsteczki przyspieszają, no to ich, ponieważ one muszą wykonać bardzo szybko przepłynąć, to ich będzie stosunkowo mało w tamtym miejscu, ponieważ szybko będą tamtędy przepływać, a więc będą się rozrzedzać, żeby zapełnić całą przestrzeń. Natomiast z drugiej strony one będą hamowane, tak jak w korku na przykład samochody są hamowane, a więc będą się zagęszczać. Natomiast taka nierównowaga ciśnień powoduje powstanie czegoś, co nazywamy siłą nośną. Dokładnie dlatego samoloty latają, ponieważ jeżeli mamy skrzydło, z jednej strony cząsteczki przyspieszają, ponieważ długość profilu lotniczego, którym muszą opłynąć, jest większa niż po drugiej stronie tego profilu lotniczego, gdzie cząsteczki zwalniają lub po prostu poruszają się ruchem niezmienionym. Jeżeli gdzieś mamy niskie ciśnienie, gdzieś mamy wysokie ciśnienie, to pojawia się siła. Siła, która powoduje albo wznoszenie się samolotów, albo jak w przypadku efektu Magnusa, choćby możliwość podkręcenia piłki. Ok, to czy oprócz podkręcenia piłki możemy zrobić coś jeszcze z efektem Magnusa?
okazuje się, że tak i na świecie nie brakuje różnego rodzaju pomysłów na to, jak go wykorzystać. Zacznijmy choćby od turbin wiatrowych, czyli tak zwanych wiatraków, które przyozdabiają naszą Ziemię. Turbiny takie zazwyczaj wykorzystują w konstrukcji śmigieł właśnie profile lotnicze, które w momencie, kiedy są opływane, zaczynają się poruszać, albo profile bliskie do profili lotniczych, mniejsze o szczegóły. Natomiast istnieje możliwość stworzenia takiego wiatraka, który będzie wykorzystywał efekt Magnusa, gdzie śmigła będą walcem, który się obraca z jakąś prędkością. Jeżeli ten walec się obraca, powietrze napływa na ten walec, to pojawia się prostopadła do prędkości przepływu powietrza, czyli prędkości wiatru, siła nośna. Siła, która będzie powodowała obracanie się tych turbin. Pomysł fajny, ale niezbyt praktyczny. Taka turbina byłaby bardzo trudna w eksploatacji, posiadałaby dużo ruchomych części, a więc jej konstrukcja nie byłaby korzystna. Natomiast to, co jest nauka. Nauka moim zdaniem przede wszystkim powinna służyć do zabawy i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skonstruować statek, samolot albo inny dron, czyli bezzałogowy statek powietrzny, który zamiast klasycznych profili lotniczych w skrzydłach będzie wykorzystywał obracające się walce, żeby otrzymać siłę nośną. I takie rozwiązania i takie konstrukcje możecie sobie obejrzeć na YouTubie. Ja niestety, moi studenci też nie wykonałem nigdy takiego drona, natomiast jest to możliwe. A jeżeli mówimy o zabawie, na pewno nieraz widzieliście filmiki, w których ktoś zrzuca na przykład kulę do kręgli z wysokiej tamy albo z wysokiego mostu. I on zrzuca ją po prostu, natomiast ta kula zaczyna zakręcać i uderza gdzieś, nie w miejscu, w którym została zrzucona, ale gdzieś obok. I jest to spowodowane efektem Magnusa. Jeżeli widzieliście kiedyś kulkę, która unosi się w strumieniu powietrza, jest możliwość umieszczenia tej kulki w strumieniu nawet pod pewnym kątem. Zwróćcie uwagę na to, że ta kulka będzie się obracać w tym strumieniu i ten obrót właśnie będzie powodował powstanie siły nośnej, która zrównoważy siłę grawitacji. Dzięki temu właśnie ta kulka nie spadnie na Ziemię. Macie jakieś pomysły na inne wykorzystanie efektu Magnusa? Albo może słyszeliście o innych urządzeniach technicznych, które ten efekt by wykorzystywały? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten film, zapraszam do subskrypcji, obejrzenia innych moich materiałów oraz do postawienia mi wirtualnej kawy. Link macie w opisie. Dzięki i do następnego.